Halo, halo, co jest? Ty, czemu mnie tam nie podwiozłeś? Ty śmieciu! Miałeś mnie podwieźć na samą górę! Co za menda, no! No trudno. Moi drodzy, w każdym razie sobie ogarnąłem. Cześć! Ogarnąłem sobie, co trzeba. Znaczy, co trzeba. Co to są za w ogóle za furgonetki, nie? Zobaczyłem. Zdobyłem, zwyciężyłem. I powiem szczerze, że nie mam pojęcia, gdzie to znaleźć. Ale może jakoś znajdziemy. A jak nie, to trudno. Generalnie to jest dziwna misja, bo mamy tą furgonetkę znaleźć. Pojechać do Trevora. I tak naprawdę tyle. I ta matka nagle znika i Trevor płacze chyba. I tyle. Już myślałem, że to ta furgonetka, ale to nie ta furgonetka. No dobra, w każdym razie jedziemy do Mary Ann. Nie wiem, dlaczego nie moglibyśmy dojechać tam taksówką, no ale dobra. Skoro nie możemy, to nie możemy. Mary Ann, z tego co pamiętam, to jest ta biegaczka. Nie wiem, dlaczego jest akurat tutaj. Ale dobra, no Franklinem też mamy dla złą misję. I co poza tym? Poza tym jest ten dom. Tylko, że nie wiem, jak do niego dotrzeć, bo nie potrafię ogarnąć helikoptera sobie jako Franklin. Więc trochę lipa, więc to raczej odpuścimy. No i chyba nie mają żadnych questów, no chyba, że są jakieś tam, wiecie, poukrywane czy coś, czy trzeba jakieś aktywności robić, a mi się nie chce robić aktywności, nie? Więc jakoś tak... nie czuję potrzeby. A, na rowerkach będziemy spierdzielać. You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Oh, I love you! Oh, let me take you away from all of this! You're fucking psycho! He was gonna impregnate my ex via a surrogate! Me? Me the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met! I love you! You're thin! You're irrationally angry! Nothing you say makes any sense! You are completely have no control of your emotions! We have nothing in common! Oh, baby, we're made for each other! Prove it! On the bike! Now! Oh, sweet Jesus! No tego się nie spodziewałem. Ty, ale Trevor, no właśnie. Kurwa. Nie podoba mi się to, co tutaj widzę, ale trudno. Dobra, damy radę chyba, nie? To jest... aha, dobra, z shiftem, z shiftem, z shiftem. Kondycji może nam nie zabraknie, co? No trochę jej podciągnęliśmy. Marry me, be done with this. Shut up, don't talk to me. I defended your honor. Stanąłem w obronie twojego honoru, strzeliłem go w łeb. Evolution demands that we rot like beasts. No ty piaro! To będzie ciężkie. Jaką ty masz kondycję? Masz dobrą kondycję. Ty, ale pedałuj, pedałuj. W sumie twoja matka by się z tego ucieszyła, Trevor. Gdybyś pedałował. Więc zapierdzielaj, stary. Trochę mnie to wkurza, że to pod jednym przyciskiem jest. W San Andreas to było fajne, tak? Żeby... no... pedałuj, Trevor. Pamiętaj, żeby mama była dumna. No. Ale patrzcie, jak ją uprzedzamy, to ona nagle przyspiesza. Co? To woda, albo trup. Albo jedno i drugie. Oj, tam przesadzasz. Ty piaro, jesteś ostatnia. A dlaczego? Okay, well jack me off into a cup, slap me around. We got options, baby. You need
You got this! Woo! I win! Come on! Come on, what? Sex reward! That's how this works. You're deluded! Spread your genome in a gym sock! Oh, fuck, I love you! Hold me! Brainless fool! Yep! You should have run away! Ty, a jak mogę? Czekaj. A mogę w ciebie? Oh my god. Oh my god. Oj, nie mogę się przełączyć. No to już mniej fajnie. Ale ogólnie było sympatycznie, nie? Też mi się tak wydaje. Dobra, cześć, to jest obywatelskie zatrzymanie, kolego. Ej, koleżanko, przepraszam cię. Chciałem cię pomylić. Potrzebuję tego samochodu, bo muszę... kurde, bele. Tak, potrzebuję zwietrzyć interes. Nie mam je tu. Frajerzy! Kto jest najlepszy? Kto jest najlepszy? Oj, przepraszam! To nie miałem w planach tego. Dobra, to co? To teraz możemy się zmienić na Franklina. Tylko musimy uciec przed tą policją. Na szczęście, niestety, albo w ogóle. A później może sobie znajdziemy to Delulol, czy jak to się to tam nazywało. Dobra, dawaj Franklina. Cztery misje mamy na Trevorze? Gdzie? Kiedy? Jak? A, bo te pamiątki wyświetla. No dobra. Mamy tu jeszcze jedną Marianne. Ooh, Franklin, wszystko dobrze? Długas nie żyje. To mógłbyś wytegować go ze swojego telefonu, wiesz? I need a cab as soon as possible. Of course. Driver should be with you soon. Sounds good. Dobra, rozłącz się. Czy ta pani Niusia dalej tam stoi? Jest. Taksi! O, taksi! Proszę cię! Taksóweczko moja! Serduszko moje najlepsze! Cześć! Jesteś mi potrzebny. Ziomeczku, szybki teleporcik. Oczywiście nie przeteleportujesz mnie tam do samej jej, no nie? Nie możesz. Ale... ja sobie pożyczę. No i git. Dobra, jest ona tam. Ciekawe co z Franklinem będzie. Może być tak jak w przypadku tego jarania blantów, nie? Że tam ci dwaj mieli wizję, a na Franklina to nie zadziałało. A. I tam gdzieś jesteś. No raczej ciężko będzie z tym kursem. Dobra, Franklin. Czyli będziemy motorówkami płynąć. Może być. Halo, halo. 69, 70. Cześć. Are you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? Powiedział, że nie za gruby. Just making conversation? Doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. I bet you like to beat women. I wonder why your ass is sinking. Perfect beach start. I got this locked in. Dobra, on ma chyba... no, ty masz najlepszą kondycję, no to tyle. No dobra. Trzeba było się chociaż Franklinos rozebrać, wiesz? Tak płynąć w tej bluzie, trochę szkoda. I really ain't dressed for this shit.
Przez ile to powiedziałem, Franklin? Aha, czy tylko płyniemy. Ło, o kurwa. To żeś jej dał fory teraz, stary. A nie, chyba przysiadamy się na rowerki po prostu. Czemu tu jest meta? Damn, that's cold. Don't be a baby. Mommy's not here. I'm your mama now. Dobra, dawaj zielony. What are you doing, Marianne? Focus. O, przynajmniej nie muszę na nim czekać, ale zajebiście. Dobra, damy radę, ty piaro. Ty już jesteś tak w tyle. Łatwo z tobą. Zastanawiam się czasem w tych misjach jakaś logika w kwestii tego, że wiecie, nie ma jakiejś zaplanowanej trasy, nie jedziemy jakąś po ścieżką, tak od stupy, nie? Znaczy ja rozumiem, to wiadomo, że to gra i to jest wszystko w temacie, nie? Ale brakuje mi czasem takiego logicznego podejścia do tego, nie? No bo teraz wiadomo, jedziemy po ścieżce, no to jedziemy po ścieżce, nie? Ale skąd oni by to wiedzieli, że akurat tamtędy mam misiać? Jak w GTA 6 każdy będzie chodził w goglach AR, to wtedy to rozumiem, nie? Ty pioro, ale... Znaczy ty pioro tylko Franklin, on jest daleko z tyłu. Czy ty to przeskoczysz, Franklin? Nie jestem pewien. Dało się. Skok kaskaderski, no proszę. Aha, no ona oczywiście musi też, nie? What the hell are you talking about? Scaling down training before a race. Hey, you fucking taper! You out of your fucking mind? The first I knew about this was seeing your skinny ass on the beach. Dobra, zapierdzielaj, Franklinos. Nie wiem, ile jeszcze masz kondycji, ale podoba mi się, że cały czas prowadzisz. Masz dzięki temu dodatkowe sekundy. Jakiego aerokasku? Co, że ja mam ścięte włosy? Tak przystrzyżony jestem? No słuchaj, no nikt ci nie zabronił, tak? No. No raczej Franklin będzie tym, który ją wreszcie przeleci? Bo mi się wydaje, że po prostu ona jest taka sfrustrowana, bo nikt jej po prostu nie zerżnął. No i to jest o to chodzi. Ty jak na skróty biegnie, jebana! Oszustka! Ależ ma dziura fałszywa. Nie. It went down the beach, I think. Nie. Odwalcie się od psów. Już jednego widziałem, potem spadochroniarza znalazłem. Well, great, you won. Aren't you gonna gloat? Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, I gotta keep going. I'm a loser. Fat, unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Champion, no. Chociaż na złotko to zrobiliśmy. Nie zajebiście. Skąd ty ten rower wyczarowałaś? Dobrze. Co nam zostaje tutaj jako Franklinos? Ten dom zasrany. I te dwie misje, ale to srał to pies. Co to jest? Bar Pictures. To co, spróbujemy Trevorem? Gdzie ty jesteś? Jesteś w Los Santos, jak zajebiście. Trzeba znaleźć tą furgonetkę de Lulo. Aha, jesteś pod mostem? Nie, jesteś na moście. Jesteś... At least I'm on the right side of the barrier. That's a win. To prawda. To już coś. Dobrze. O, proszę, jak ładnie zaparkowany samochód. Trevor, coś ci w nogę weszło, że tak utykasz? Tylko pytanie, gdzie ja to mam znaleźć? Tu jest jaki szybki samochód. Co to jest? Nie, to nie to. To jest jakaś biała ta. Co tutaj jest? Co się tu stało? Can you get out and help me, please, mister? He's gonna die. He's all red and dribbling. I'm scared. We gotta get up to a dump. Where are you, friend? Tyle mam wam do powiedzenia. Dziękuję.
Wy ludzie nigdy się nie nauczycie. Nie zaciera się z Trevorem Phillipsem. To nie będzie to? Nie, to jest to, co żeśmy widzieli. Big money. Like big puppy. Dobra. Może ja sobie popatrzę, gdzie to może nas znaleźć, co? Ale mi się nie wydaje, żeby było gdzieś na wiki napisane. Tam jesteś jeszcze... To nie będzie to. To jest taki normalny typ busa. Taka ciężaróweczka. Znaczy no, taki bus. Minibus. Coś w tym guście. No nie wiem. Ciężko to będzie znaleźć chyba. Chociaż... Nie. Weź tu szukaj czegoś takiego, ty. No co to za... Ty się... Jedyne, co mnie do tego ciągnie, to chęć sprawdzenia, co się tam wydarzy, nie? Ale poza tym, no to jest taki bez sensu quest. No szukaj, kurwa, ciężarówki po całym mieście. Tam są te poszukiwań. Ja nic tu nie widzę, no. Tu jest, ale to nie jest to. Bo ja sobie widziałem zdjęcie tej ciężarówki i to zdecydowanie nie jest to. Dobra, zrobimy może tą misję ze śmieciami, co? Może akurat będą fajne, to sobie jeszcze porobimy. Ale co ja mam tu zrobić w zasadzie? Idź do Carrie? Mam adekwatny strój, żeby chodzić do ludzi. Hello, lady. Nobody in the fat people. Hey, Gary, can I pet your pooch? I'm a big... W jaki sposób mam złapać Dexy? That's your fault, you stupid bald prick. Quick, go on, go after him. Someone call the pound and an ambulance. A mogę zastrzelić to zwierzątko? Na pewno wtedy je złapiemy. It's a guy chasing a dog. What is it with you people? Doggy, come on, doggy. Be good to daddy. Gotcha, you little bastard. There, there. I know this is weird for all of us. You're gonna make a batshit crazy lady very happy. Okay, now get back to Carrie before she uses this as an excuse to go back to rehab. Huh? I only spit jelly. Nickel. Chalk! Celebrity newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Aha. To jakoś tak niespecjalnie mnie kręcą te misje? Dajcie sekundę. Okej, okay. Gdzieś przeczytałem, że można to znaleźć gdzieś niedaleko szpitali. Natomiast nie mam pojęcia, gdzie jest szpital. Więc tak sobie myślę. O proszę, kurwa. A, jestem zajebisty. Ewentualnie... O, proszę! Ty, no... Ja jestem niesamowity czasami. Ja powinienem... Powinienem jutro znaleźć milion złotych, milion dolarów w walizce, która nie należy do nikogo i jest totalnie legalna. Tak. Tak powinno tak być. No mam nadzieję, że teraz się to też spełni. Jeśli ja mam taką moc. Ale niestety nie mam. To tylko do przewidywania złych, kurcze, sytuacji. No dobrze, moi drodzy. To będzie ostatnia misja, którą sobie robimy w tej grze. Mamy 20 minut, więc część wam na pewno przyspieszę. W sensie pokażę wam efekt końcowy, natomiast chciałem sobie pogadać. No moi drodzy, seria się skończyła.
dziękuję bardzo każdemu za obejrzenie. Doceniam komentarze. Doceniam wasze zaangażowanie. Bardzo mi się to zawsze podoba. Mam nadzieję, że następna seria też się wam spodoba. Będzie to Mafia. Jedynka, nie remake, tylko oryginał. Bo bardzo chciałbym przejść najpierw właśnie oryginał, a później sobie przejść remake. Nie mówię, że zaraz po. Postaram się, żeby jakieś modyfikacje wgrać graficzne, żeby troszeczkę ją podciągnąć. O ile są jakieś, bo no nie wiem, wiem, że mi chodzi. Chodzi, no odpala się. No, ze starymi grami jest często dużo większy problem niż z odpaleniem nowych, nie? A później chyba sobie siędziemy do Bulliego. A później zobaczymy. No to już będzie pewnie styczeń czy coś. Nie wiem ile zajmie seria z Mafii, czy właśnie z tego. To teraz mamy listopad. No to zobaczymy. No, w każdym razie to by było na tyle tak informacyjnie. I co? Widzimy się za moment. No dobra, dojeżdżamy sobie, moi drodzy, na miejsce tego cudownego przybytku, jakim jest chata Trevora Phillipsa. Wejdź do przyczepy, Delu Damul. For a night you will never remember. Okej. I got the meds, mom! Mom! I got the meds! Ma! Ma! No, mother! Damn, you fine, baby. Cześć, laseczko. Możemy cię zagaić? Hej. Możemy cię zaczepić? Tanisha? Hi, Franklin. I'm calling to tell you I'm getting married. Shit, I knew that. I mean, like, tomorrow. Oh, shit, okay. You know, you will find someone, Franklin. But before that, you gotta grow up. I mean, seriously. You didn't want to hang out with Lamar because he was too crazy, but... Well, do you really think you moved on from craziness? Look, thanks for the lecture, all right? But listen, I'm happy for you, honestly. I am, man. Now, I'll see you around, all right? Take care of yourself. Okay. Myślałem, że wiecie, że będziemy mogli paść na ten ślub, czy coś, nie? Zobaczcie jakąś katynkę, czy cokolwiek. Ale widzę, że nie jest chętna na coś takiego. No dobra. Moi drodzy, to było na tyle. W tym odcinku, w tej serii. Widzimy się jutro. W kolejnym odcinku. Z innej serii. Super gra. Nie moje najlepsze GTA. To muszę od razu zaznaczyć. Ale na pewno kawał cudownej gry, którą warto naprawdę zagrać. O, co pięknie zrobiłem. No co? Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!